już nie jestem pierwszy raz po tak długim okresie, także jestem mile zaskoczona. Niektórzy są zaskoczeni, inni nie mogli się już doczekać. Wreszcie, proszę pana, po tylu latach, szczególnie dla osób starszych, nie można było wejść. Nie można było wejść w ogóle do tramwaju. Po tyle lat ludzie się męczyli niepotrzebnie, nie? No starsi ludzie, no naprawdę to było żal patrzeć. Parę razy mąż został przyczaśnięty drzwiami, bo ma protezy w kolanach. To wiadomo, że nie jest taki sprawny, żeby szybko zejść po tych schodach wysokich, nie? A tu już jest troszeczkę lepiej. Urzędnicy apelują, by jednak odpowiednio korzystać z dwóch oddanych, wyniesionych platform przy rynku jeżyckim. Nie brać przykładu z tego kierowcy, bo przejazd dla samochodów jest po platformie. Żeby kierowcy pamiętali, że to jest przestrzeń, która w momencie, kiedy zatrzymuje się tramwaj, jest przestrzenią wyłączoną na ten moment z ruchu. Pasażerowie mają wtedy prawo podejść, stanąć w tym miejscu i wejść do tramwaju. Także tutaj zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i na to, żeby pamiętać o tym, że w tym momencie trzeba być bardzo uważnym. Piesi powinni uważać na przystanku naprzeciw rynku. Tutaj chodnik z konieczności został zwężony. Tu będzie na pewno mało przestrzeni dla pieszych. Mimo to w ten sposób nie wolno skracać sobie drogi. Być może niedługo uda się też wybudować takie same wygodne przystanki przy pobliskiej ulicy Kraszewskiego. Mamy na pewno potrzebę przebudowy, modernizacji rynku jeżyckiego i na pewno to się kiedyś stanie. Pytanie kiedy? Nie czy, tylko kiedy. I tak samo teraz pytanie jest takie, czy mamy, da się to, czyli budowę przystanków wiedeńskich bądź w formie antyzatok na Kraszewskiego zrobić niezależnie od remontu rynku jeżyckiego. To nam na to w tej chwili odpowie pytanie prace projektowe, które będą prowadzone przez ZT. Po Jeżycach czas teraz na Wildę, na której trwa już remont ulicy 28 Czerwca. Tu również chodzi o przystanek na wysokości rynku. Przy rynku wildeckim będą przystanki przeniesione z ulicy Wierzbięcice i Górna Wilda. Do tego pojawi się tam również parking na rowery. Tam będzie przystanek zrealizowany w formie tzw. antyzatok. Chcemy też docelowo, tutaj pytanie tylko kiedy to będzie, czy to będzie rok przyszły, czy 23, zrealizować również wyniesione przystanki na wysokości szpitala ortopedycznego. Bo ten kluczowy nie tylko dla mieszkańców Wildy, ale i pacjentów szpitala Degi przystanek miałby zostać przebudowany w drugim etapie remontu ulicy 28 Czerwca. Jest taka szansa, że po zakończeniu tego remontu, który teraz się odbywa, będzie kontynuowana ta praca od razu do ulicy Hetmańskiej. Ale tego nie wiemy na pewno, ponieważ teraz trwają ustalenia, czy będzie potrzebna decyzja środowiskowa, czy nie. Jeżeli będzie potrzebna, to będzie to wydłużone, jeżeli nie, to będzie można to zrobić szybciej. Do tej pory przystanki wiedeńskie powstawały w Śródmieściu, na Gwarnej, Strzeleckiej i na ulicy Święty Marcin. Krzysztof Czub, Puls Dnia.